Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku Wyzwania Czarnej Wdowy. Mamy środę. Kamila sobie, jak widzicie, właśnie wstaje. Pójdzie sobie zrobić jakieś śniadanie. I jak widzicie, mamy. Aha, w tej małej? Dobra, nieważne. Jak widzicie, małe zmiany tutaj zaszły. Mamy w końcu jakiś salon. Poszłam tutaj, widzicie, biało-brąz. I ponieważ do tej pory nie wiem, czy zostawię tak, w sensie ta tapeta coś mi tu nie gra, mi się podoba, ale powiem wam, że w tym zielonym kolorze ona wygląda tak świetnie, uwielbiam w ogóle jak mamy, jak gdzieś tworzę sobie sypialnię z tym tematem takim dżunglowym, naprawdę coś pięknego, ale zostawiam, no i nie wiem, no pomyślę jeszcze, co tutaj ogarniemy, no co, dzisiaj musimy się z naszym bojem spotkać oczywiście. Ugotujesz też sobie coś, bo jeszcze musimy chwilę czekać, zanim najstrójnik jej padnie, bo w ogóle my z Setem jeszcze nie jesteśmy parą, w sensie Kamila nie jest, także trzeba to naprawić. I co byś to sobie mogła zrobić? Wiesz co, weź sobie tak tą rybę gotowaną na parze i ogólnie myślałam, żeby iść na piknik. Także chyba sobie tak właśnie zrobimy i weźmiemy sobie gotuj. Zacięło się, norma. I ja chciałam, żeby ona sobie coś tu wzięła fajnego. Sałatka z arbuza brzmi te fajnie, ale myśl sobie wzięła coś takiego na słodko może. Placek z jagodami. Weźmy sobie ciastka czekoladowe. Taki, wiecie, drobny pikniczek, żeby nie było, no bo co my z tym żarciem będziemy później robić. No, także gotuj, gotuj, bo nie wiem, ty masz 8 poziom, ile... Może uda się jej wbić 9, tak żeby było naprawdę świetnie. No i nic się poza tym nie zmieniło. No też myślałam, czy nie zmienię jej z sypialni na, powiem wam, czerwony kolor albo czarny. W ogóle coś ciemnego mi tu brakuje. I właśnie nie wiem, czy nie pójdę w tą stronę. No muszę jeszcze przemyśleć. Piszcie, co wy myślicie w ogóle. Czy byście zrobili, czy może jednak nie, olali trochę. Właśnie, no sama nie wiem, jak do tego tematu podejść, jak to ugryźć. No. Mamy na pewno nowe ciuchy, Kamili przygotowała. Myślałam nad fryzurą, ale jak tak przeglądam, nic mi się tam nie spodobało. Nie wiem, może jeszcze fryzury do ciebie nie mam po prostu. Może muszę dokupić jakieś rozszerzenie, żeby coś tam fajnego znaleźć. No zobaczymy, jak to pójdzie. Czy ty masz w ogóle jeszcze coś tam, jedzonko? O, 9 poziom, super. Otwórz. No, ryba gotowana na parze i... A karaje, jeche, dobra, nieważne. Także weźmiemy sobie to. Fajnie było jakbyś w sumie jeszcze coś ugotowała, nie? No, ale na randkę i tak sobie pójdziemy. To zaproś do spędzania czasu na tej parceli. Ja to później sobie schowam te ciastka do tego koszyka. No, także dzisiaj pójdziemy sobie na randkę trochę. No, wiecie, zostaniemy parą i najwyżej jutro po prostu się mu oświadczy. Może zaprosi zgoda na noc, tak? Jutro mu się oświadczy i po prostu będzie też weselicho od razu tego samego dnia, no bo czemu nie? Powiedzcie, no czemu nie? Co nie, moja droga? Łyżkieckę masz wybraną. Już znalazłam. A on ma klucze do naszego domu? Okej. Okay. Weź mu popraw humor i romantyczny. A, jeszcze nie możesz. Dobra. Jeszcze nie możesz. To w takim razie zabawny, wręcz zabawny prezent. Ile ci czasu zostało? 40 minut. No to chwilka. To ogarniemy sobie. Ciastka schowam. To też schowam. Porozmawiaj sobie z nim dalej. Niech ci trochę te paski podrosną. Nic ci się nie stanie. O, może się... Co tu masz? Wręcz zabawny prezent. Albo nie wręczaj. Jakbyście się mieli, coś tam się miało nie spodoba. Czemu w tej toalecie tu siedzicie? Przepraszam, w łazience. Okej. Okay. No to dobra, jak tak lubisz, to co ci będę robić? Co? Kompetentna kucharka. Dobra, mamy już. Romantyczne. Poproś o zostanie chłopakiem. I jak się zgodzi, bo wiemy, że się zgodzi, to sobie pójdziemy na randkę. Zaproś na randkę. No, ta dzieci na razie nie planuje ogólnie tutaj w tej serii. Raczej
Nie chcę, żeby były, ale no zobaczymy, bo wiecie, ta seria to mi się każe jednak taka czarna w domu, no typu materialistka, taka osoba, wiecie, samolubna, to mi się tak kojarzy. No i raczej będę chciała iść w tą stronę, w sensie, wiecie, tak się skupia na sobie. No ale nie wiem, nie wiem, powiem wam, zobaczymy jak to pójdzie, bo może stwierdzę w końcu, żeby gdzieś tam było, żeby był taki szok. Nie wiem, co wymyślę, może? Może nie? Piszcie, czy wy byście dodali? Czy jakby na przykład robiliście to wyzwanie, czy dodawaliście dzieci? Bo ja tak powiem wam, że na razie tak. Ach, mam mówię, no wiecie, jakoś fajniej tutaj jest samej. Grać nią sama, bo jednak te małe dzieci to zajmują sporo czasu przede wszystkim. Wiecie, to sobie może wychodzić, kiedy chce, wracać, kiedy chce i tak dalej. A tak to w pewien sposób jest, wiecie, no jednak przytrzymane przez to dziecko, bo trzeba je też, wiecie, wychować, a nie tylko unianiek i tak dalej. Wiecie o co chodzi. O, i jesteśmy, dobra. Nowy kiecyk się pojawiłaś. Patrzcie. Jaki szał. Dobra. Ucałuj dłonie. Ja bym chciała w jedno miejsce iść. Tylko gdzie to jedno miejsce jest? Tam jest to jedno miejsce. Tak sobie wymarzyłam, żeby oni sobie poszli tutaj. Tu wygląda bardzo ładnie. No powiedzcie sami. Usiądźcie razem. Naprawdę podoba mi się. W ogóle to miasteczko mi się też bardzo podoba. Pewnie mam małe opóźnienie. Tak, małe opóźnienie. To leć. Lećcie sobie, moi drodzy. Fajne jest, nie? Takie naprawdę ma ten taki klimacik. Taki spokojny. Że jak to ma na imię? Agnes? Agnes? Chyba Agnes. Znaczy on idzie? Idzie. Umieść kosz piknikowy. Ciekawe, czy usiądzie naprzeciwko ciebie, czy. Przygotuj piknik. Tak. Super. I weź porcję sobie razem. O, wiem, że zsunęli jeszcze uroczo. Czemu mi wstajesz? Ej, ja chciałam ładne ujęcie i on to wszystko popsuł. Popraw humor. Dobra, zrobimy coś innego. W takim razie udzicielska poza. I wiecie, co sobie zrobimy? Selfiaka sobie zrobimy. Wykorzystamy te nowe pozy, co w ogóle nam podchodziły. Zrób zdjęcie z. Chodź. Dobre te ciastka w ogóle ci wyszły? Jaką ty masz tu jakość? Pewnie wspaniałą. No, oczywiście, że wspaniałą. Okej. Później by się też przydało jakieś romantyczne jeszcze pod cały oświat się on nas odrzuci na pewno, bo będzie za szybko kuś. Ale wiecie, czasami warto może popróbować. I patrzcie, jak się tu wtło, patrzcie, wtopiła, że tak powiem. Nie wtopiła, tylko jak to pasuje, nie? Tutaj też takie róże. Mówię, muszę jej dodać trochę innych tych ciuchów, bo wiecie, jak cały czas tym samym, to się strasznie jednak nudzi. O, mam odczucie, jakie mam odczucie nowe. Piknikowa serdeczność. Kamila i Seth cieszą się ze wspólnie spędzonego pikniku. O, nawet nie wiedziałam, że takie coś się pojawia. Fajnie. Czy wy się odrzucicie plecami w tamtą stronę, liczę. Tak nie, to będziemy robić jeszcze raz. Halo? Coś się zacięło, co tu się stało? Pocałuj. No? Mogłabyś? Czy nie możesz? Obejmij. O. Ho, ju, 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 ju. Ho, ju, 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 ju. Patrzcie, patrzcie. Urocze. O, zrobię sobie zdjęcie. Super. Tylko ja bym chciała inne pozy. Idealne. Jejcie, to jest świetne. Czy ja mogę je powiększyć? Chyba nie mogę ich powiększyć. Szkoda. Dajcie, pokażcie mi, jakie to jest. Ej, i to się aż powiem wam prosi o to, żeby to był większy format. No proszę was, czemu to tak nie idzie? To mi się nie podoba akurat. Ojojoj. Co tu jeszcze macie ciekawego? Okej. Tak, piękne. Piękne, ale pomimo, że trzeba porobić.
W razie czego będziemy jeździć już nad naszą słynną ścianę. Hech. To to jest takie... I no, ale naprawdę powiem wam, że smuci mnie, że nie można tutaj zmienić wielkości jakby, nie? No powiedzcie sami. O, ja bym chciała tą zakochaną może w tak. Ojojoj, ojojoj. O, też nie jest jakoś fajnie, ale może być w sumie. Dobra, mamy jakieś zdjątka. O, o. Zacieśniają więzy, jakieś bardzo się przyjaźnią. To wręcz jeszcze róże może. O, kaszczułość. Czy ona naprawdę nam... To powiem wam, że już nie jest śmieszne. Schowaj do wyposażenia koszyk, bo jeszcze za chwilę ktoś nam koszyk porwie. Naprawdę? Ludzie, czy wy nie macie co robić? Ej, romantyczne, co ty możesz wymasować? Gdzie masz masuj, masuj? Nie widzę, masuj. Zaproponuj masaż. Aha, już poszło. Przeprowadź ożywioną rozmowę. Ogarniemy to. Niech mają złoty. Ożywiona rozmowa. Weź, weź, weź. O, wzięła. Super. Jeszcze raz poszukamy. Ożywiona rozmowa. Super, żebyśmy mieli złoto. Ale wymasowałeś? No właśnie, czemu nie wymasowałeś? Zaproponuj masaż. Się nie zgodził, czy co się stało? Otwórz profil. Głęboka więź, moi drodzy, jesteśmy na tym etapie. Już? Szybko ci poszło. Dobra. Mi się wydaje, że randkę możemy kończyć, bo pójdziemy sobie do domu. Mamy złoto. Pójdziemy sobie do domu. I po prostu trochę umiejętności powbijamy. Bo jutro jest wielki dzień, tak? Ech, czekajcie, do domku musimy iść. Tutaj zapomniałam, gdzie ona mieszka przez chwilę. Gdzie ona mieszka? W którym mieście? Kurde, gdzie tu, matko? Może też czas na nowy domek? Kurde, ale ten domek mi się podoba. Jedynie, że się przesuniemy po prostu gdzieś, że tak powiem. Może w trybie go gdzieś tam przerzucę na inny ten, na inne miasto. Kurde, do którego miasta? Czasami powiem wam, że myślałam, czy w mieszkaniu po prostu jej nie ulokować. No ale wiecie, jednak ten dom swój to jest takie... Cały czas można zmieniać, powiększyć i tak dalej. Jak macie mieszkanie, to jednak ono jest cały czas tego samego... metrażu, nie? Nie możecie sobie powiększyć, dobudować, nie wiem, 8 pokoi, nagle dwie łazienki i tak dalej. Tylko jednak musicie się troszkę wstrzymać. No ale, no jednak raczej zostaniemy przy tym domie, no. Ale nie obiecuję, no bo kobieta zmienną jest, nie? Ćwicz przemowy, moja droga. Musisz sobie wbić trochę tego 8 poziom, by było super bić. Bo masz ponad połowę już masz zrobioną. 9 poziom gotowania, także jesteś naprawdę na świetnej pozycji. I ja bym przede wszystkim wzięła, wiecie co sobie? Torta już ogarnęła. Gotuj. Niech ona już ten tort zrobi. Niech on już, wiecie, czeka sobie, że tak powiem, tylko żebyśmy nie zapomniały go wziąć. Bo jak go zapomnimy wziąć, no to będzie słabo dosyć. Czy mamy tu białe ciasto? Tak, jest białe ciasto. Dobra, ja przyspieszę, niech ona sobie wbija, wbija, bo jest w miarę dobrym stanie z tego. No, bardzo dobrym stanie jest nawet. W sumie, wiesz co, możesz sobie nawet wziąć kąpiel z dodatkami, na przykład weź sobie z płatkami róż, żeby się zrelaksować przed tak wielkim dniem. Podoba mi się ta kieska, powiem wam, naprawdę fajna jest. No, o, patrzcie, za chwilę będzie. No, mówię wam, ten salon tak niby jest okej, ale coś mi tu... Nie wiem, czy on nie będzie zmieniony. Mówię wam, tutaj idę jednak taki brąz, brąz, a tu nagle jest taki kolor. Nie wiem, czy tego też nie zmienię. Kurde, powiem wam, że za dużo zmian. O, 8 poziom charyzmy. Świetnie. Już nam bardzo mało zostało. A to nasz czwarty mąż będzie. Także w ogóle nam idzie w dobrym tempie, bym powiedziała. Bym powiedziała, że naprawdę w dobrym tempie. To weź gotuj, później się pójdziesz wykąpać i...
O nie, tylko żebyś mi tego tortu nie zjadła. Kurde, liczę, że nie zjesz mi go. No lepiej, żeby nie, bo będzie słabo. No, i później się wykąpiesz, no i pójdziesz spać. Bo musisz troszkę odpocząć, a rano sobie zjesz śniadanie. Nawet. O, o. Okej, dobra. Będzie jakieś posypka? Tak myślę, gdzie w ogóle by się, wiecie, trzeba było świadczyć, ale myślę, że sobie pójdziemy, wiecie, co w jakieś takie. Mi się wydaje, że gdzieś się tu pójdziemy. Bo to w sumie nie ma jakiegoś większego znaczenia. Zaprosimy go sobie rano. Patrzcie, jak sobie odpoczywa kobieta ciężko pracująca. Nie? Pracująca. W ogóle to z tymi tutaj liściami bardzo mi się podoba ta ozdoba. Naprawdę, ona jest chyba z życia eko, ale jest coś pięknego. I tak, i później sobie pójdziesz spać. Oj, 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 nie tu, a ja jeszcze sobie ogarnę. Aha, bo jeszcze tu muszę zmienić, żeby się przełączało automatycznie. Dobra, ja się z wami żegnam na dzisiaj i się widzimy w czwartek. I mamy czwartek, godzinę prawie że siódmą. Kamila schodzi na dół sobie oglądać telewizję, whatever. Poczekamy sobie chwilę, mi się tak wydaje, wiecie co, dzień do ósmej. Zaprosimy sobie naszego boja. Albo teraz go zaprosimy, może przyjdzie, co to jest. Jeśli moje imię nie Gofri, Gofri z każdym dniem coraz traci więź. No i dobrze, że traci, ja go tu nie chcę. No już rzadko. Kiedy on to był? Ileś odcinków temu? Dobra. Wiecie co robimy z rana od razu? Ciekawe, czy nam teraz powie ok. Oświadcz się. Tak z grubej rury uderz. Tak przy drzwiach. Niech powie tak, proszę. Tak, zgodził się. Pięknie. No to w ramach tego, że się udało, możecie się pobawić trochę. No i za chwilę będziemy oczywiście co świętować, moi drodzy, gdzie pójdziemy? Na weselicho pójdziemy. Ogólnie się święto zbiorów zaczęło. Kamila tam dała jednemu ciasto i się ucieszył, także fajnie. Otwórz. Weźmiemy sobie nasze ciasto. No. Idziecie. Aż stylu. O, jaki on ma tatuaż, moi drodzy. Jaki on ma tatu. Ojo, jakie piękne. O. Bardziej jakie to urocze. Się zadziało. Dobra. Jakbyście się mogli pospieszyć. Dobra, i teraz sobie interakcje społeczne. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Podobało się, super. Rozpocznij wydarzenie. Oczywiście idziemy, tu mamy weselicho. Nowożeńcy mamy, gości, matko ci gości, pomimo że mam bardzo mało, trzeba zacząć to ogarniać w ogóle. A nie bierzemy nikogo. Po co? Czekajcie, gdzie to było? To nie, to był ten nasz pierwszy. Tu też nie jest ten lokal weselny. To? Czy tu? Kurde, gdzie mi. Nie, tu mieliśmy ostatnio, to nie. Ej, ten jest ładny, a czy my tu też nie mieliśmy wesela? Tuż chyba było, bo nie? W tym na pewno nie było. Ja chciałam chyba w tym. Ej, ale w tamtym to zwątpiłam aż. Może ja to postawiłam i później zapomniałam o tym. Też tak może być. Trudno. Muszę to przejrzeć. Bo jeśli nie było, to najwyżej wykorzystam po prostu na następnym ślubie i tak dalej. No ale kurde, nie kojarzę. W sensie tak ze zdjęcia bym musiała oczywiście poprzeglądać, bo może już było. Bo to jest nasz czwarty. Ha. Nie wiem, ogarnę to jakoś. Muszę naprawdę poprzeglądać. Czasami zapominam, mimo że wiecie, to jest jednak ta seria, gdzie tam co tydzień się pojawia i tak dalej. Kurde, muszę przeżyć, bo to zwątpiłem, ale raczej nie. Okej. Chyba nie. Dobra, nieważne. Ważne jest to, co się dzieje tu i teraz. Tylko przede wszystkim.
zmień się, bo ach, stroje, zmień strój. Chyba drugi będzie, zobaczymy. W ogóle linka do moda wam zostawię, bo wygląda według mnie przepięknie. Patrzcie, jak ona pięknie wygląda. Ta kiecka to jest coś cudownego i nad jej welon. No faktem welon wygląda trochę sztucznie, ale wiecie o co chodzi. No powiedzcie sami, czyż ona nie wygląda pięknie. Ona wygląda fantastycznie. Ucałuj dłonie. O, co ty miałeś tą? Ten najstronik Barabara z masażem. A, spodobało ci się. Okej. Także to jest nasze miejsce. Stwierdziłam, że na bogato, bo skoro ja, wiecie, on jest. Naprawdę, to powiem wam, że jest coś konkretnego. W sensie, wow. Naprawdę, to jest jedno wielkie wow. Nie wiem, po co mam takie duże, ale okej. Czekajcie, a gdzie był ten łuk? Łuk, tu jest łuk. Idziemy i nawet widzicie, w innym łuku mamy. Weź od razu ślub, co się będziemy tu patyczkować. Tak z rana. A to kto? Paparazzi, ale kto jest gwiazdą? Żadne z nas nie jest gwiazdą. Może któryś z naszych gości w takim razie. Musimy poznać więcej ludzi, wiecie, bo nie mam kogoś zapraszać na te wesela. Ale powiem wam, że wygląda naprawdę prześlicznie. Prześlicznie. O, oni są tacy uroczy. Szkoda mi go. Powiem wam, że naprawdę mi go szkoda. To jest, powiem wam, że ten pan młody, którego naprawdę mi jest smutno, wiecie, pozbyć się. To jest ta osoba, ale ta kiecka jest przepiękna. Naprawdę, no w grze nie ma, wiecie, jakichś tam szaleń, jeśli chodzi o te kieski. Nie wiem, jak jest z tym pakietem rozgrywki, z tym ślubnym, weselne, nie, ślubna historia. Akurat zapomniałam, no bo ja go nie mam. Ale widziałam, że jest w ogóle na promce. Jak to dzisiaj nagrywam, to widziałam, że jest na promce i powiem wam, że się zastanawiam właśnie, czy nie ten. Ej, ale wiecie co, ja nie mogę jakby sprawdzić. Bo to jest święto zbiorów, nie? Ale ja tu nie widzę, co ja mam robić, żeby oni to ogarnęli się. Pocałuj, ojojoj. Uroczo. Dobra, chodźcie, idziemy pokroić tort, bo ja nie wiem, co tu wiecie robić, żeby oni mieli to złoto albo srebrno w ogóle. No przecież jest na środku, o co wam chodzi? A czekajcie, zawieziemy na innym stole. Okej, czekajcie. Małe problemy. A tu? Ej, ale ja, czemu nie mogę, że mogę? Kurde, a czy tu mamy gdzieś jakiś jeszcze blat? Chociażby w kuchni. Może być w kuchni, mi to nie przeszkadza. Dobra, jest mały błąd jakiś, widzę. No nie może, no przecież jest na środku, ja nie wiem, o co im chodzi. A tak? Aha, w tą stronę możesz. Bez sensu, ale okej. Powiem wam, że mam taką zawrotną liczbę gości, że to jest po prostu szok. To jest po prostu szok. Okej, mamy toper. No to teraz pokrój. Tort weselny, super. A idziesz z mężem, okej. Idziesz się z mężem podzielić, a mąż gdzie jest? Mąż jest tutaj. I on blisko sypialni. A to łobuz. O, te karmienie jest kieto. No i wystarczy. A chodźcie sobie. Zróbmy mały skandal na weselu i idźcie do sypialni. Hach. No idźcie. I bo powiem wam, że ja nie wiem, co ja tu mogę zrobić, żeby oni, wiecie, jeszcze mogli mieć to złoto. Nie czaję. Wiecie co, zmienimy sobie stację na coś takiego, a muzyka latynoska na przykład. I później sobie potańczycie. No bo co zrobię? I nic nie ogarnę. Ile mamy? 6 godzin do końca wesela jeszcze. Hech. Oby nikt nie wszedł, bo będzie przypał.
mały. O nie, ale żeby on mi się później przebrał, bo odzież to przebiorę bez problemu, ale ja go już nie. Ups. Nie wiem, czy to była mądra decyzja, ale trochę spontaniczności na ślubie się przyda. Na weselu w sumie. Okej, on poszedł spać. W sumie to jego wesele, jak ma ochotę, to... Dobra, ale ty się przebierz. Ty się przebierz, bo nie możesz tak sobie chodzić jako pani młoda w sumie. A czy możesz, ale tak nie wypada trochę. Nie ma komu zrobić zdjęcia. Zrób zdjęcie z mężem, chodź. Ciekawe, czy ci się nazwisko zmieni, wątpię. Ale chciałam ogólnie ten, mówcie. Nazwisko jej też zmieniłam, bo cały czas miała te feng i mówię jej, no bez przesady, nie? Ustaw samowyzwalacz. Olśniewające oczarowanie, samo przebywanie w pobliżu tego zima sprawia, że Kamila czuje miłość. Ojojoj, czy to jest wszystko nasz set? Chodź, mąż, rozpalone serce zakochano po uszu. Czemu on nie ma rozpalonego serca? Musisz go w sobie rozkochać, moja droga. Mogłeś przestać? Okej. Okay. Wiecie co, chyba się nie uda. Czy możesz... A ja cię mogę zresetować? Resetuj. Teraz przyjdziesz? Aha, czekaj na fotografa. To jeszcze raz sobie zaznaczę, czekajcie. Może przyjdzie. Tylko jak ty chcesz zdjęcie zrobić z boku? O, dobra. Powiem wam, że uwielbiam to. Że on jest, wiecie, tak ubrany, ona jest tak ładnie. A w ogóle, wiecie, make-up i te sprawy. O, zakochani. Ej, ale powiem, że ta kieska jest przepiękna. Naprawdę się na nią napatrzeć nie mogę. W sumie to jest wasze wesele, kto wam zabroni? O, to by było przepiękne. Co nie? O, inne strony. O, to też jest ładne. Aj, czekajcie. To jest piękne. To mi się podoba na maksa. I czekajcie, a może jeszcze nie wiem, takie? Tu są tacy szczęśliwi. Nie wie, co go czeka. Hech, bywa. To też jest fajne. Dobra, tu już nie ma. Okej, okay, starczy. Mamy sesję ze sobą w wielkim pomieszczeniu. A co to poszło? Co to się stało? Czekajcie, co poszło? Jakieś takie. A nie, poszło, okej, wszystko, dobra, myślałam. Ogarniemy was, skończmy tą imprezę, zobaczymy, co dostaniemy, bo powiem wam, no, nie widzę, młoda para. Tak, chcą się prowadzić razem, oczywiście, ciekawe, ile pieniędzy dostaniemy. Wszystko idzie do nas. On idzie do nas. O nie! Sprzedaj. Chyba teraz już się nie uda. Oj, oj, oj. 63 tysiące, pięknie. Pięknie poszło. Dobra, no to co? My wracamy do domu. Mamy święto zbiorów, no nie będziemy jakoś tak wesoło tego celebrować i tak dalej. No w sumie mamy powód do celebrowania. Młodzi mają. Chodźmy do domku. Nacieszcie się sobą tym błogim dniem pięknym. Nasz mąż niech też idzie. No bo niestety, ale no zbliża się jego czas. Powiem wam, że naprawdę mi go szkoda. W sensie on jest taki uroczy. Pasują do siebie. To takie trochę przeciwieństwa. To jest, jakie on ma cechy? Muszę sprawdzić chociażby, jakie on ma cechy. No ale cóż, tak jest życie. Tak jest życie. Musimy gdzieś iść w ogóle, nie wiem, na jakąś imprezę może, moi drodzy, czy coś, żeby poznać jakiś singli, czy tak dalej. Albo zajętych. Wesele jest, jak jest zajęte, aczkolwiek no wtedy się, wiecie, czeka w ogóle na wszystko jeszcze dłużej. A chodźcie sobie. Tutaj. Barabara, jeszcze jedno. Wasz dzień.
Pobawcie się. I to źle brzmi. A my ten tort to mogliśmy w sumie wziąć ze sobą, ale okej. Na pewno sobie musisz coś zjeść jeszcze. Aha, no najpierw pójdzie jeść. Masz rację, są priorytety. Jedzenie, później przyjemności. Można i tak. Później możecie sobie tu iść. Ona musi coś w ogóle ugotować też. Coś tutaj pozaznaczam chyba, żeby ugotowała. A ja będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę i do napisania jakiegoś komentarza. I co? I do usłyszenia. Do następnego. Pa, pa.